tym tygodniu odbyły się kolejne testy nowego torowiska, które ma wydłużyć linię tramwajową numer 1 oraz 3. Miejski Zakład Komunikacji zapowiedział już nazwę ostatniego przystanku i okazuje się, że ostatnim punktem na trasie będzie przystanek Fieldorf-Anila. Finałem jazdy nie będzie kółeczko na standardowej pętli, ponieważ będzie to krańcówka, przystosowana dla tramwajów dwukierunkowych. Trasa względem dotychczasowej, która obecnie kończy się na Dowgielewiczowej, wydłuży się o około 4-5 minut jazdy. A dlaczego w ogóle są robione testy? Przede wszystkim tramwaje muszą na własnej skórze poczuć torowisko. Sprawdzana jest sygnalizacja świetlna, jak działają zwrotnice i napędy. I choć nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie tramwaje wyjadą na nowe szyny, to na bank będą zwarte, gotowe i pierwszorzędnie przeszkolone. Wadliwa iglica Stadionu Narodowego w Warszawie przysporzyła kłopotów nie tylko fanom piłki nożnej, ale i miłośnikom jazdy na łyżwach. Cały obiekt wraz z płytą główną wciąż jest wyłączony z użytku. Generalnie śliska sprawa, ale warszawiacy wpadli na inny pomysł i już po raz drugi ruszyli w Polskę na łyżwach. W tym tygodniu instruktorki i instruktorzy ze stolicy zawitali na 2 dni na lodowisko Słowianki. W ogólnopolskim tournée pod tytułem Zimowy Narodowy Gorzów był 13. przystankiem na trasie. Można było skorzystać z lekcji doskonalenia jazdy, wziąć udział w konkursach, a wszystko uwiecznić w strefie foto i GIF. Zająłeś moje miejsce? Zabierz też śmieci. I swędzi cię 500? Nie zastawiaj wjazdu. To tylko kilka zabawnych sloganów, którymi firma Inneco postara się uwrażliwić mieszkańców osiedli na incydenty zastawiania wiat śmietnikowych. Zdarza się bowiem tak, że ciężarówki przeznaczone do wywozu odpadów, zwłaszcza w wąskich osiedlowych uliczkach, napotykają się na zaporę z aut uniemożliwiającą opróżnienie kubła na śmieci. I właśnie dlatego powstały te łatwo ściągalne samochodowe nalepki, które bawią, uczą, ale przede wszystkim dają do myślenia. Na ponad 100-metrowym odcinku od ulicy Śląskiej do ulicy Fabrycznej wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej. Przebudowany został również zjazd do pobliskiej działki, na której znajdują się garaże. Jedynym słowem, ulica Wał Poprzeczny służy już mieszkańcom Gorzowa. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, instalację elektryczną i zamontowano 6 nowych lamp. Koszt inwestycji wyniósł 360 tysięcy złotych. Ale prawda jest taka, że widok z końca tej inwestycji jest bezcenny. Właśnie z tego miejsca, na Wale Poprzecznym, można dostrzec przepiękną, górzystą panoramę. A jak się natrafi na przejeżdżający wzdłuż miasta pociąg, to już całkiem bajka. W Walentynki w Parku Róż odbyła się romantyczna i pełna miłości sesja zdjęciowa gorzowian. Każdy, kto tego dnia zjawił się w parku, mógł stanąć na tle dużego serca oraz ustawionego obok napisu Gorzów i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Mieszkańcy stawili się tłumnie, a uwiecznione na fotografii uczucia miały różne oblicza. Pojawiły się zakochane pary, ale wśród chętnych nie zabrakło oczywiście rodziców z dziećmi, przyjaciółmi i najlepszych życiowych kompanów, czyli właścicieli z psami. Miejsce sesji fotograficznej nie było przypadkowe. Gorzowianie sami wybrali w głosowaniu internetowym, gdzie ich zdaniem znajduje się najbardziej romantyczne miejsce w mieście. Park Róż okazał się zwycięzcą w konkursie i został oficjalnym gospodarzem 5. edycji zabawy pod tytułem Zakochaj się w Gorzowie.